W suwałkach rekordową liczbę głosów w wyborach do Rady Miejskiej uzyskał Czesław Frankiewicz. Przebił wynik Grzegorza Gorlos przed czterech lat o dokładnie 50 głosów. Jednak bardzo dobre wyniki osiągnęli również inni kandydaci. Na pudle również Ewa Sidorek z wynikiem 976 głosów i Andrzej Turowski z 846 głosami poparcia. Cała trójka z jednego komitetu łączą nas suwałki. Spośród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości największą aprobatę wyrażoną niemal 800 głosami zyskał Bogdan Bezdziecki, za nim Jarosław Schabieński i Zdzisław Koncewicz. Z Koalicji Obywatelskiej dwaj panowie Jacek Niedźwiecki i Karol Korneluk uzyskali odpowiednio 382 i 367 głosów i tylko oni uzyskali mandaty. W czwartym ugrupowaniu biorącym udział w podziale mandatów Liderów w liczbie uzyskanych głosów jest dwóch – egzekwo Sławomir Sieczkowski i Mirosław Hartung. Obaj zdobyli dokładnie tyle samo ważnych głosów. Po 349. Jednak Mirosław Hartung, w przeciwieństwie do Sławomira Sieczkowskiego, mandatu w swoim okręgu nie uzyskał. Można powiedzieć, że padł ofiarą obowiązującej metody podziału mandatów. Radną za to została Anna Gawlińska, która uzyskała drugi co do liczby głosów wynik w Komitecie Mieszkańcy Suwał 184 głosy. Startowała jednak z innego okręgu niż Hartung. Z mandatami radnych, Pożegnali się Bożana Kamińska, Zbysław Grajek, Józef Murawko, Piotr Wasiukow, Zdzisław Ścięgaj, Wojciech Malesiński i Sławomir Szeszko. Szanse na miejsce w radzie, i to dość pewną, ma Wojciech Pająk. Może bowiem objąć mandat po Ewie Sidorek, która według zapowiedzi prezydenta Rankiewicza pozostanie na stanowisku zastępcy prezydenta miasta.